przypadku elementów znajdujących się w bezpośredniej bliskości na wrzucie lub rozwinięciu, powszechnym problemem do tej pory była konieczność ręcznego rozsunięcia nachodzących na siebie etykiet elementów. Nowa funkcja pozwala na szybkie i automatyczne uporządkowanie etykiet. Po zaznaczeniu wybranych etykiet i wywołaniu menu kontekstowego, można wybrać jedną z wielu dostępnych opcji wyrównania etykiet. Po uporządkowaniu etykiet możliwe jest dalsze przesunięcie całej zaznaczonej grupy w wybrane miejsce. Etykiety, jak i elementy projektowanych instalacji, np. grzejniki, odbiorniki czy źródła, można od tej pory precyzyjnie przesuwać w pionie lub poziomie przy pomocy strzałek na klawiaturze. Kombinacja klawiszy Alt plus Shift plus strzałka przesuwa element w zadanym kierunku o minimalną jednostkę widoczną na poziomym lub pionowym przymiarze widoku. Kombinacja klawiszy Alt plus strzałka przesuwa element precyzyjniej o 1/10 minimalnej jednostki przymiaru widoku. Oknie Dane ogólne na zakładce Certyfikaty dostępna jest nowa opcja Obliczenia LENI zgodnie z normą na podstawie mocy opraw oświetleniowych. Po jej zaznaczeniu w danych ogólnych stref lub w danych poszczególnych stref grzewczych definiować można dane na potrzeby szczegółowych obliczeń wskaźnika LENI. Kluczowym parametrem w tych obliczeniach jest jednostkowa moc wbudowanego oświetlenia. Po otwarciu dodatkowego okna można wybrać z listy warianty opraw oświetleniowych, określić ich ilość i w razie potrzeby zmodyfikować moc jednostkową. Jeśli w predefiniowanej liście brakuje odpowiedniego wariantu oprawy oświetleniowej, możliwe jest łatwe i intuicyjne rozbudowanie biblioteki. Po wciśnięciu przycisku Edytuj plik źródłowy otwarty zostanie plik będący arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel, którego można dowolnie edytować. Po zmodyfikowaniu i zapisaniu pliku, a następnie wciśnięciu przycisku Odśwież, do edytora załadowana zostanie odświeżona zawartość pliku. Program też automatycznie wyznacza dla każdej strefy sumaryczną powierzchnię pomieszczeń z wbudowaną instalacją oświetlenia. Domyślnie wszystkie pomieszczenia znajdujące się w strefie ogrzewanej, dla której jest zdefiniowana choć jeden system wbudowanej instalacji oświetlenia, są uwzględniane. Możliwe jest jednak wyłączenie dowolnego pomieszczenia z obliczeń lub ręczna edycja sumarycznej powierzchni.